Cześć, jestem Kus i witam Was w kolejnym śnieżącym zbiegiem okoliczności. Już powoli zaczyna mnie to wkurzać. Człowiek sobie zaplanuje bieganie rano. Prognoza pogody wskazuje na ładną pogodę, a tu się okazuje, że na prawo śniegu i nic ci zbiega, nie, bo trzeba go odgarnąć. To jest trochę wkurzające. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo można zastąpić trening biegowy treningiem machania łopatą. Zwłaszcza, że podczas biegania górna część naszego ciała nie za bardzo pracuje. No i jedyne co do balansowania i utrzymania równowagi. A machając łopatą rozwijamy górną część naszego ciała. Ćwiczymy skłony, zbierając, ćwiczymy podnoszenie, podnosząc i przerzucając ten śnieg. Jedyne o czym trzeba pamiętać to, żeby zmieniać stronę i rękę, żeby się nie nadwyrężyć na jedną stronę, bo machanie łopatą jest bardzo asymetrycznym zajęciem, więc trzeba o tym pamiętać. W zależności też ile kto ma areału do odgarnięcia, nie musi to oznaczać rezygnację z treningu, można się po prostu już na gotowo ubrać do biegania, odgarnąć i ruszyć na trening. No ja mam dość spory areał, więc odgarnięcie tego zajmuje od 40 minut do godziny, więc czas przeznaczony znika w oczach, no ale nie ma tego złego, co by nie mogło być jeszcze gorsze. O, patrzcie, wiosna idzie, widać? Nie widać. Teraz widać? O, teraz widać. Bazie! Więc wiosna już niedługo. Haha, super. Chociaż ilość śniegu nie wskazuje na to. Bobry, widać, nie próżnują. Wycinają krzaki. Całe krzaczory wycięte. I ześrutowane. Bobry nie próżnują. I sztukę nowoczesną uprawiają. Prawdę powiedziawszy, takiego pnia jeszcze okorowanego nie widziałem. Chwytamy łopaty albo miotły. Rozgrzewamy się i ruszamy. A my zobaczymy się już za kilka dni kolejnym zbiegiem okoliczności.